tej chwili tego nie widać, ale jestem przekonany, że tam są jakieś zwierzęta. Widziałem grzbiety, no w początku myślałem, że to kamienie, ale kamienie się nie ruszają. Ale cholera, nie wiem, czy się schowały za wzgórze, teraz nie widać. Nie wiem, mógłbym spróbować podejść bliżej, ale wtedy spłoszę i nie zdążę ani sfilmować, ani zrobić zdjęcia. Nie, spróbuję, no co. Raz się żyje. O, teraz lepiej widać. Ale nawet nie wiem, co to za zwierzęta. To są dziki? Czy sarny? Nie wiem, ale to... Nie wiem, chyba dziki. Ty, faktycznie, chyba dziki. I to chyba sporo ich widzę. To są niskie. Dobrze nie widać. Ale nie daje głowy. Dzik czy sarna. Z tej odległości tego nie widać. Ale tam widzę w grupie. O. Tu mały, mały, też mały, a tu większy. Patrzę tu gdzieś z tyłu, z boku, czy jakiś dużego nie ma, ale nie ma. Jakoś specjalnie nie zwracają na mnie uwagi. Nie boją się. Nie wiem, czy podchodzić bliżej, czy uciekać. A tu widzę, chyba z małymi jest. Ja faktycznie dzik. Cztery małe i jeden duży. Przynajmniej na razie. Raz, dwa, trzy i cztery, tak? No chyba dzik jednak. Dzień dobry. Dzisiaj wybrałem się w okolice rezerwatu Jezioro Czarne w pobliżu Przybiornowa. Rezerwat nie ma dojazdu samochodowego, nie ma drogi. Trzeba do niego dojść pieszo. Jedynie co, to można dojechać do miejscowości, która nazywa się... zaraz, jak to było? No, zapomniałem teraz. Później sobie przypomnę, to powiem. No, ogólnie mówiąc, zmierzam teraz do tego jeziorka. Właściwie to jest jeziora, ale tak naprawdę są tam torfowiska, borowiny. Wiem, że kiedyś za Niemca wydobywano tam torf i borowiny. Nawet okoliczni opowiadali, że robią to do dziś nielegalnie, ale ja tego nie mówiłem. No, zbliżam się powoli. Szkoda, że słońca nie ma. Byłoby ładniej. Ale już tam coś widzę w oddali. Wiem, że tak naprawdę tu jeziora nie było, no przynajmniej za Niemca. Właśnie wydobycie spowodowało utworzenie tego jeziorka, ale szczegółów nie znam. Nie wiem, jak to wygląda. O, idę ścieżką. No, zobaczymy, co tu jest. Tak naprawdę to się dopiero wszystkiego dowiem, bo nie znam tego miejsca. Wygląda całkiem sympatycznie. Pojedziemy ładnie, tam w oddali widzę jakieś białe kwiaty, ale to na prawdziwym bagnie, mokradle.
to nawet nie jestem w stanie tam wejść, o nie ma mowy. Ale tu widzę wokoło ścieżkę, a to chyba zwierzęta tędy przychodzą. No, faktycznie. No, ja tutaj sprzętu wędkarskiego dzisiaj nie posiadam, więc nie pójdę śladami zwierząt, ale spróbuję kawałek obejść. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, podoba mi się tutaj. A tam w oddali widzę brzozy, ale całkiem suche. To chyba tam jest to torfowisko dzisiejsze. O, a to te kwiaty. Ciekawe, co to jest. Czy to są kwiaty? Ty, nie znam tego. Ciekawie to wygląda. Powiedziałbym... Jakaś wata. Nie widziałem czegoś takiego. No nie jestem przyrodnikiem. Po prostu lubię chodzić. Ale jest tu ładnie. Podoba mi się bardzo. Dobra, spróbuję poprzybliżać co nieco. Much tu co niemiara. Normalnie zjedzą mnie żywcem. No ale tu urogi takich terenów. Nie ma słońca, ale szkoda. Mnie się tu podoba. Słyszę w oddali drogę, znaczy drogę, samochody. No tak, faktycznie tutaj w pobliżu biegnie główna droga ze Szczecina do Świnoujścia. Nie wiem, jak ona się nazywa, ale przejeżdża właśnie przez Przybiernów, no obok Przybiernowa. Jeziora Przybiernowskiego, które zresztą jest jakieś, ja wiem, z kilometr. No ode mnie to może ze 2 kilometry stąd, gdzie zaraz stoimy. Tylko przedzielone jest wzgórzem i tam nie ma przejścia za bardzo. Jest teren podmokły, trochę tam jakiś, ktoś ma jakiś staw chyba. I tam jest płot, nie ma przejścia. No i na mapach za bardzo nie ma tego terenu zaznaczonego. Jest jakaś tam kropka niebieska i tyle. Dopiero niedawno wyczytałem, że tutaj znajduje się rezerwat. Byłem bardzo zaskoczony. Często przybywam w tym miejscu, a o rezerwacie nic nie wiedziałem. No dopiero zacząłem się pytać miejscowych, to pokazali mi co nieco. Bo tak naprawdę tu widzimy, że teren jest płaski, ale w rzeczywistości tak nie jest. Te jezioro i te torfowisko znajduje się w takiej nietce. Zresztą za chwilę spróbuję pokazać. Może uda się zobaczyć chociaż trochę. Bo teren jest dosyć duży, nie jest to specjalnie widoczne, ale spróbuję skierować kamerę w tą stronę. O, i tu widać, że teren jest płaski i nagle jest wzgórze. Takie małe, no. Bo one tu z tej strony akurat jest mała, ale z drugiej strony, o tam daleko, gdzie za tymi brzozami suchymi, jest duże wzgórze, które ma około 30 metrów wysokości. Tylko tu wydaje się płasko, no. A tak nie jest w rzeczywistości. No nie wiem, czy akurat tam dzisiaj dojdę, no ale zobaczymy, no. Na razie chcę tu przejść chociaż kawałek i zobaczyć, jak to wygląda. No i pogoda jest dobra, więc nawet nie chcę mi się za bardzo fotografować. No, dobra, idę dalej. Oho. Po pierwsze widzę trochę jeziorko, a po drugie widzę robotę bobrów. Nie przypuszczałem, że tu są, a jednak. Z drugiej strony faktycznie, po co robić rezerwat, jeśli by nie było bobrów. Ekstra.
Ale widać chociaż, że to, ja wiem, czy to świeże, a czy chyba nie. Chociaż ja się za bardzo na tym nie znam, mogę się mylić. Ale jest tu ładnie. Dobra, idziemy dalej. A więc pogoda się popsuła całkowicie. Robi się całkowicie ciemno. No, ale jestem przy tym drzewie. Ale nie o to mi chodzi. O, widzicie tam te wzgórze daleko? To właśnie to jest ten najwyższy punkt tutaj w okolicy. Nie dojdę tam dzisiaj. Rezygnuję. Pogoda się popsuła. Nawet jest ciężko robić zdjęcia, co dopiero film. Więc niestety będę zmuszony przyjechać innym razem i zrobić część drugą. Wolałbym nie. Zwłaszcza, że teraz ten roślinki, co takie wyglądają jak pierze, tam obrodziły i to dosyć nagminnie. No, tutaj widać, jak dużo jest tych roślin, które wyglądają jak wata. Ale nie dojdę tam. Już jest za ciemno. Trudno. To nic, będę się zwijał. Żegnam wszystkich. Do zobaczenia i do usłyszenia. I zapraszam do oglądania następnych moich odcinków o ciekawych miejscach i o przyrodzie. No nic. Do usłyszenia i zobaczenia.